Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i ogromnie cieszę się, że oglądają Państwo kolejny wywiad w ramach cyklu Korzenie Pamięci. Korzenie Pamięci to inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego, w którego murach się dziś znajdujemy. To inicjatywa, w ramach której spotykamy się z potomkami powstańców warszawskich. Rozmawiamy z ich córkami, synami, z ich wnukami i pytamy o to, jakimi ludźmi są albo byli powstańcy w codziennym życiu, jako właśnie dziadkowie czy rodzice. Ta seria nagrań w ramach Korzeni Pamięci jest absolutnie wyjątkowa, ponieważ spotykamy się w roku 2024, w roku 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i 20. rocznicy powstania Muzeum Powstania Warszawskiego. Bohaterami tych rozmów są pracownicy tego miejsca. Ludzie, którzy swoje serce oddali opowiadaniu o powstaniu Państwu, których na co dzień odwiedzając muzeum często nie widzicie, bo oni są zajęci swoją pracą. A teraz opowiadają o swoich przodkach, powstańcach warszawskich. Ze mną przepiękna i przejęta Julia Sielicka-Jastrzębska, zastępczyni kierownika działu promocji Muzeum Powstania Warszawskiego. Zgadza się Pani Julio? Zgadza się. Cześć Julka, dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Justyna Żbik-Kluge, kłaniam się, jestem dziennikarką i mam zaszczyt być jedną z prowadzących te korzeniowe rozmowy. Dzisiaj promocja z boku. Takie sprawy pewnie zawodowe, codzienne też z boku, bo w roli głównej Julia Sielicka-Jastrzębska jako wnuczka. Czyją jesteś wnuczką, Julka? Jestem wnuczką Zbigniewa Leo, pseudonim Byk, powstańca warszawskiego. Bracia Leo to taka kategoria, czy taki właściwie archetyp trochę związany z powstaniem, bo to bracia Leo to właśnie twój dziadek i stryjek, tak? Tak, tak, tak. Bracia Leo to już taka marka. Jednak promocja. Marka. Faktycznie. W opowieści to jest faktycznie taki rozpoznawalny brand, marka, która faktycznie mówi o historii mojej rodziny w Powstaniu Warszawskim, bo i dziadek, i stryjek, czyli to jest stryjek mojej mamy, ale my wszyscy na niego zawsze mówiliśmy stryjek, czyli dziadka, brat, walczyli w powstaniu i przeżyli to powstanie. I dzięki nim tak naprawdę ta pamięć o powstaniu była i jest żywa w naszej rodzinie. Zbigniew i Włodzimierz. Włodzimierz tak. I Zbigniew. Twój dziadek Zbigniew, stryjek Włodzimierz. Tak. No i Julka, no nie oszukujmy się. Ja trochę sobie poczytałam, ponieważ też wszyscy potomkowie powstańców mogą wypełnić taką specjalną ankietę, która dostępna jest na stronach internetowych Muzeum Powstania. To jest taka ankieta właśnie dla potomka powstańca. Tam jest kilka pytań dosyć osobistych. Ty tę ankietę wypełniłaś, ja ją przeczytałam. W związku z czym chciałabym, żebyś powiedziała mi, właśnie pokazała, jak ruszasz uszami. Naprawdę? Daruję Ci, ale musisz opowiedzieć, musisz teraz Państwu wyjaśnić, dlaczego ja od tego zaczynam z Tobą rozmowę. Bo pierwsze, o czym pomyślałam, czego nauczył mnie dziadek, to ruszanie uszami. To jest takie charakterystyczne dla dziadka. I właśnie ta mina, która tutaj mamy na zdjęciach, dziadka wielokrotnie tutaj powtarzająca się. To jest które taka, wybrać? Na przykład ta, to tutaj jest mina właśnie przygotowana do ruszania uszami, więc dziadek jest tym bezbłędny oraz w podnoszeniu brwi, tego jeszcze się nie nauczyłam, jednej brwi. To już mam wrażenie wyższa szkoła. To, co jest wspaniałe w historii twojego dziadka, właściwie w opowieści o twoim dziadku właśnie, nie do końca w historii, to jest to, że on żyje, że ty dziadka cały czas masz obok siebie. Jaki to jest dziadek, jaki to był dziadek, jak się zmieniła wasza relacja, bo skądinąd wiem, że były różne etapy, nie zawsze wszystko mu się podobało, nie każdy twój życiowy wybór, nie każdy chłopak, który odwiedzał dom, był tym, z którym warto było się zaprzyjaźnić. Jaka jest twoja relacja z dziadkiem? Bardzo bliska. Dziadek jest taką głową rodziny do dziś. Wiadomo, że teraz jest bardziej takim obserwatorem niż aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń rodzinnych, ale dalej bardzo żywo zainteresowany i tak naprawdę świadomy wszystkiego, co się dzieje, mimo 98 lat. Dziadek jaki piękny. Jest, teraz właściwie w domu cały czas przebywa, natomiast my go odwiedzamy, ma liczną rodzinę, więc te odwiedziny są częste, naprzemienne przez moje rodzeństwo cioteczne, czy córki i tam na bieżąco dziadek się dowiaduje wszystkiego o tym, co się u nas dzieje oraz też można porozmawiać z nim o polityce i bieżących sprawach kraju, świata. Można z nim o tym porozmawiać, czy trzeba z nim o tym porozmawiać, bo to są takie tematy, które są dla dziadka kluczowe?
ja lubię z nim o tym rozmawiać, bo widzę, że wtedy mu się, że on się wtedy tak uaktywnia i czuje się takim równorzędnym członkiem naszego społeczeństwa, tak. I też takim rozmówcą, z którym można sobie wymienić różne uwagi na temat tego, co się teraz dzieje, a nie rozpamiętywanie przeszłości, na przykład. Tak? To zawsze dla dziadka było bardzo takie charakterystyczne, że on, jeśli wspominał przeszłość, to bardzo taką historię odległą, kilka wieków wstecz, a o wojnie zaczął opowiadać dopiero tak naprawdę, kiedy ja zaczęłam o to pytać, a tak naprawdę zawsze się rozmawiało o bieżącej polityce, sytuacji na świecie, sprawach rodzinnych, wszystko tu i teraz. Wszystko tu i teraz. Bierzesz telefon, wykręcasz numer. Cześć dziadku, będę pracować w Muzeum Powstania Warszawskiego. A dziadek na to? Była taka sytuacja? To bardziej zaczęło się od wolontariatu i jak dziadek się dowiedział, że będę wolontariuszką Muzeum Powstania Warszawskiego, które dopiero powstawało, no to był bardzo dumny, aczkolwiek nie wiadomo było, czym będzie to muzeum do końca. Więc im bardziej się ten projekt rozwijał przez lata, tym bardziej faktycznie się z dziadkiem, oprócz tego, że nie komunikowałam na poziomie rodzinnym, to też na takim zawodowym, tak? Że często angażowałam dziadka w jakieś różne tutaj wydarzenia, które się działy wokół muzeum, czy tutaj nasza rzecznik Ania angażowała dziadka do wywiadów, bo był po prostu zawsze taki aktywny i chętny do współpracy. Ania Kotonowicz, rzeczniczka prasowa Muzeum Powstania Warszawskiego. Pamiętasz pierwszy spacer po muzeum, czy pierwszą wizytę dziadka w muzeum z tobą? Pierwszej wizyty dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że zorganizowałam dosyć szybko wycieczkę rodzinną po muzeum, gdzie przewodnikiem był Krzysiek Mikołajewski w ogóle, który jeszcze wtedy był jako przewodnik. I pamiętam, że to był też stryjek i całą rodzinę po prostu wzięłam. I pamiętam, że stryjek dużo opowiadał o paście, bo on brał udział w odbijaniu pasty. I dużo wtedy się wspomnień uruchomiło u dziadków i u dziadka i byli bardzo zadowoleni z tej wizyty. To było jeszcze sprzed czasów Liberatora, więc to naprawdę musiało być na samym początku muzeum. Ten projekt nazywa się Korzenie Pamięci, ta inicjatywa nazywa się Korzenie Pamięci. W tym zwrocie kluczowa jest pamięć. Bardzo różnie powstańcy tę pamięć o wydarzeniach ze swojej młodości przepuszczają. To znaczy niektórzy wspominają i się wzruszają, inni nie chcą wspominać, bo są to tak bolesne karty, że się je gdzieś odkłada. Jak wyglądają wspomnienia, czy wyglądały wspomnienia dziadka i stryjka? Czy oni rozmawiali razem? Czy byłaś świadkiem wspólnych jakichś wymian? Jak ta pamięć, czy to jest pamięć dumna, bolesna, przyjacielska? Jak to wygląda? Mi się wydaje, że tutaj dziadkowie i dziadek, właśnie Zbyszek, wspominają powstanie jako takie ważne wydarzenie pozytywne, nie traumatyczne. Tak? Nie było w tym traumy nigdy. A może oni nie chcieli nam o tym mówić, bo kiedyś pamiętam, jak zadałam stryjkowi pytanie, czy on w ogóle pamięta, żeby kogoś zabił. To pamięta, że jak strzelił raz gdzieś przy Placu Powstańców, jak była w okolicy poczty jakaś tam walka, to on pamięta, że strzelił w miejsce, z którego dochodziły strzały niemieckie i że zniknął w oknie ten człowiek, do którego strzelił. I że on ma takie wspomnienia, ale w tych wspomnieniach nie ma krwi, nie ma jakiegoś takiego dramatu, bo oni mieli dużo szczęścia, bo byli w Śródmieściu. W Śródmieściu było po prostu, była Polska, tak? Oni mieli w Śródmieściu dom na Chmielnej, więc oni tak naprawdę, dziadek część powstania przechorował na zapalenie płuc, którego nabył w pierwszych dniach powstania jeszcze na Ochocie. Więc oni tak naprawdę mieli dosyć taki bujny przebieg tego powstania, ale spokojniejszy niż na przykład Mokotów czy Czerniaków. Mieli bardzo dużo szczęścia po prostu, że byli w Śródmieściu i zawsze to powtarzali, że mieli dużo szczęścia. Powiedziałaś, że dziadek zaczął też opowiadać, jak zaczęłaś pytać. A jak zaczęłaś pytać, to o co? A jak zaczęłaś pytać, to jak on odpowiadał? Czy chętnie? Chętnie, natomiast właśnie tak jak napisałam w ankiecie, bo mi się to teraz zaczęło wszystko odklejać, te moje lata wokół tematu Powstania Warszawskiego, to ja dopiero jak zaczęłam być harcerką, zaczęłam świadomie zdobywać tę wiedzę o korzeniach pamięci i mojej rodziny. I zaczęło się właśnie chyba od tego wspomnienia, które musieliśmy przygotować na lekcji historii. I wtedy dużo dziadka popytałam o to.
I wtedy się dowiedziałam, jak wyglądały pierwsze dni przygotowania do powstania, że oni przez te 3 dni przychodzili na zbiórkę i cały czas myśleli, że wybuchnie to powstanie tego dnia. Potem jak wybuchło to powstanie, jak oni musieli uciekać z tej Ochoty przed dirlewangerowcami. Więc i to jak się dostali na Śródmieście, więc on wtedy to wszystko we mnie uruchomił dziadek i pytałam dalej. Ale to nie jest tak, że to powstanie nagle tak w tym domu zabłysło, jak uruchomiliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Ono gdzieś tam było. Była świadomość, że dziadek jest powstańcem warszawskim, a dla mnie jako dziewczynki małej to był taki abstrakt. W sensie ja wiedziałam, że powstanie było w czasie wojny, ale bardziej była wojna. I wspomnienia dziadka z wojny, z czasów tych dziecięcych, takich bardziej, kiedy on jeszcze nie miał matury, tak? Że on był dopiero harcerzykiem, który z tą okupacją jakoś musiał sobie radzić. Tajne komplety, nauczanie, tajne harcerstwo, dojeżdżanie do pracy do fabryki Philipsa. To było zawsze takie, przewijało się w tych wspomnieniach z czasów wojny. Natomiast samo powstanie, dopiero właściwie mam wrażenie, jak ja zaczęłam pytać, to zaczął dziadek sobie to wszystko przypominać i mówić na głos. 6. klasa podstawówki, to było, tak sobie tak, przypomniałaś, tak mniej więcej, tak. Ten projekt do szkoły, czy to zadanie właśnie, żeby zapytać dziadka powstańca o jego wspomnienia. A to jest taki dziadek, to jest dla ciebie duma, zobowiązanie, odpowiedzialność, taka, a nie inna historia rodziny, jak na to patrzysz? Obciążenie? Ja myślę, że to jest taka duma i odpowiedzialność, ale bardziej miłość, do taki szacunek do tej osoby, tak? Że to jest taka rzecz naturalna, że faktycznie jak mówię, mam dziadka powstańca, to o Jezu, jakie masz szczęście. Ja chyba tego tak nie widzę, w sensie, że wow, że to jest skarb. Ja to bardziej widzę w takiej kategorii, że mam fajnego dziadka i po prostu dobrze mi z nim jest i lubię z nim przebywać i o niego dbać, tak? W jakichś takich podstawowych też rzeczach codziennych. To opowiedz nam o tym fajnym dziadku. Jak mówisz do dziadka, Zbyszku? Jak dzwonię. Zbigniewie. Jak dzwonię, to zawsze mówię: cześć dziadku, to twoja najukochańsza wnuczka. Bo dziadek ma dużo wnuczek i wnucząt. Kilkanaścioro. Nie powiem teraz, duża ile, rodzina. Sama... Ustaliłyśmy przed włączeniem kamery, że rodzina tutaj piękna. Tak, więc jest nas bardzo dużo. Chcę sobie takie zdjęcie przy stole, bo tutaj fotografii jest sporo. Proszę, to taka, rozumiem, mniej liczna impreza. To jest taka akurat nasza tutaj wewnętrzna, taka, tak, najbliższa. To jest taki klasyk rodzinny obiad z dziadkiem, których teraz już nie ma, bo dziadek, tak jak mówiłam, jest w domu na stałe. Natomiast w pewnym momencie przez wiele lat co tydzień dziadek do nas przychodził i tam się rozwijała nasza relacja. I to jest mniej więcej taki obrazek, tak? Właśnie te talerze, ten stół, ten pokój. Więc ja z dziadkiem mam bardzo... No zawsze pyta, co tam u ciebie, wnusiu? A wszystko dobrze, dziadku. A jak tam w muzeum? A pozdrów tego Ołdakowskiego. Dobrą robotę robi. A i co tam? A co jeszcze ciekawego? No i pyta zawsze o moje dzieci, męża, więc zawsze jest tak... najpierw taka korespondencja, a potem już korespondencja w sensie sprawozdanie, sprawozdanie z akcji. A potem już takie wejście ewentualnie w tematy, żeby po prostu sobie pogawędzić o różnych czy rzeczach. Te obiady, bo to jest taki właśnie klasyczny obiad z dziadkiem, czy te obiady to one się jakoś zaczęły, czy to zawsze było, że pamiętasz, jak sięgasz pamięcią do swoich czasów dziecinnych, to zawsze się chodziło do dziadka, czy że dziadek przyjeżdżał, jak to wyglądało, jak powstała ta instytucja obiadu? Instytucja obiadu. Instytucja obiadów powstała, ja nie pamiętam, ile dokładnie miałam lat, ale to było mniej więcej, jak miałam pewnie 8-9 lat. I nagle mama powiedziała, że teraz co tydzień do nas będzie przychodził dziadek. Wtedy po prostu było trochę już gorzej z naszą babcią, która miała depresję i była chora. I po prostu chcąc dziadka tak trochę ożywić i być bliżej rodziny, dziadek do nas po prostu przyjeżdżał zawsze z topiątką. Bo mieszka przy Placu Trzech Krzyży i dołączał do nas na te obiady. I ja się strasznie stresowałam, pamiętam do dziś, po prostu miałam jakiś straszny stres. Musiałam jednak tego dziadka znać bardzo tak pobieżnie wtedy, no bo to były czasy jeszcze, kiedy nie mieliśmy telefonów, kiedy w ogóle trudniej było się komunikować też na Warszawie. Młodsze, byłaś dużo młodsza. Oraz też, byłam młodsza. No i pamiętam, że strasznie się stresowałam tym, że, bo mama mówiła, żeby się nie odzywać, kiedy nie trzeba, takie po prostu
strofowanie. Zasady zachowania przy dziadku. Że mamy nie zrobić obciachu, no bo byliśmy czwórka rodzeństwa, rozwydrzona, no to mama mogła się spodziewać teraz jako matka, to rozumiem. Wtedy byłam w szoku, że ona od nas wymaga porządnego wychowania, zachowania, bo przecież my byliśmy porządni. No i pamiętam, że bardzo się bałam, że nie będę mogła jeść kurczaka palcami. Bo ja uwielbiałam brać nóżkę kurczaka. Przecież to zgodnie z savoir vivre, można. I nie można było. I mama powiedziała, to owiniesz chusteczkę. I pamiętam, że owijałam w tą bibułkę i ja po prostu nie mogłam tego zjeść, bo to wszystko się rozpaćkało. I w końcu mama powiedziała, dobrze, już jest z tymi rękoma. I że ja chyba spytałam się dziadka, czy mogę. I dziadek powiedział, że spokojnie. A nastąpił jakiś taki właśnie moment, jak wyglądało to oswajanie się z dziadkiem? Bo na początek był taki szok i właśnie ten kurczak, no nie bardzo, kultura, zachowujcie się. Czy jakieś rozmowy, czy jakieś spotkanie, czy jakieś powiedzonka, czy jakieś, no właśnie, co sprawiło, że tak ten dziadek doszedł do etapu takiej bliskości, bo ją bardzo widać, tę bliskość po tobie, wiesz? Po prostu pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, jak zaczęłaś opowieść, to miłość. No tak jest, faktycznie. Ona zawsze była, a myślę, że te obiady sprawiły powolutku, że dziadek się zaczął też interesować naszym życiem. Wiadomo, że życiem ośmiolatki mniej się interesuje niż życiem nastolatki. Ja też zaczęłam się interesować tymi ich rozmowami, bo te rozmowy były o polityce, o radiu, o pracy rodziców, o dziennikarstwie, też o historii. I potem się zaczęły tematy miłosne mojego starszego rodzeństwa, jakieś różne kwestie sukcesów, niesukcesów, bo tutaj po prostu można by było sypać z rękawa różnymi historiami mojego rodzeństwa, więc myślę, że to nas wszystkich przybliżyło, że dziadek po prostu zaczął brać udział czynny też w tych takich historiach naszych młodzieńczych. Mhm. Często a propos tej młodzieńczości bywa tak, że nastolatki się buntują i to czasami jest tak, że rodzice nie rozumieją, przychodzi się do dziadka czy do babci, bo jednak tak co drugie pokolenie jest większe, może dziadek ma, wiesz, inne nastawienie, może bardziej zrozumieć na przykład. Rozumiał twoje sercowe wybory? Wypowiadał się na ich temat? Dziadek, babcia czy nie? Ja nie byłam bardzo kochliwa, ale jak już poznałam chłopaka, to jest moim mężem, mój pierwszy chłopak. Ale bardzo długo Edwin decydował się na zaręczyny. A w moim domu uważano, że po 2 latach, jak chłopak się nie decyduje, to niech spada na drzewo. A ja uważam, a w dodatku mój Edwin jest taki, że jak to jeszcze ktoś go przymusza, to on... Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, o nie. I ja po prostu byłam między dziadkiem a Edwinem. Bo generalnie to dziadek wymuszał. Mam wrażenie, że mama zaaranżowała taką rozmowę przy obiedzie właśnie wspólnym, żeby porozmawiać o prawdziwych intencjach Edwina, mojego przyszłego męża. I wtedy właśnie mi zasugerowano mocno i dziadek bardzo tak naciskał na to, że on musi mi się oświadczyć. I ja mówię, ale on nie może musieć, no tak. Że on musi chcieć. I że wszystko jest okej, że to jest po prostu, wy nie rozumiecie. I tu się właśnie to zaczęło, wy nie rozumiecie, że teraz je inaczej te związki rozwijają. Co nie rozumiemy? No. Oni po prostu o mnie dbali, żeby mnie nikt nie skrzywdził. No tak, zabezpieczyć chcieli. Ale dobrze, tak to weszło, pewnie. Że po prostu weszło to na taką skalę, pamiętam, emocji, taka pyskówka się zaczęła, że pierwszy raz i ostatni z dziadkiem, że ja po prostu wstałam i się popłakałam z taką histerią nastolatki, chociaż już byłam taką późną nastolatką, powiedziałabym. I po prostu pamiętam, że trzasnęłam drzwiami, schowałam się w łazience i tam ryczałam takimi żywnymi łzami. I tylko słyszałam, jak dziadek tak, co jej się stało? Ale co się stało? Co ja takiego powiedziałam? I w ogóle był w szoku i potem, że się tak uspokoiło i żeśmy porozmawiali, dziadek mnie przytulił i wszystko było okej. Okay. Przyszedł do mnie i mnie przeprosił. Ale to raz w ogóle taką historię miałam z nim. A w tych różnych rozmowach, w różnych okazjach, w tej bliskiej relacji, rady dziadka, raczej taki dziadek radzący, mówiący, o Juleczko, w moich czasach to, albo rzeczy takie wskazujące na różne jego wnioski związane z, no z walką, czy z zaangażowaniem w sytuację wojenną, bardzo często pojawia się w tych rozmowach, w rozmowach z Korzeni Pamięci, takie przesłanie od powstańców do swoich wnuków czy dzieci, no żeby nigdy nie było wojny, że to było coś takiego najstraszniejszego. Czy w ogóle takie wątki w rozmowach były, czy jednak to, o czym ty mówisz, taka bieżąca sytuacja dziadka najbardziej za... Bo wiesz, czasami w takich intymniejszych, osobistych chwilach, jak gdzieś jesteś na spacerze, no to człowiek się otwiera, tak? I zastanawiam się, czy dziadek się tak otwierał, czy to raczej... Wydaje mi się, że dziadek nie miał tendencji do takich nie ma tendencji do takich górnolotnych sentencji, porad.
raczej właśnie skupiał się na rodzinie, żebyśmy my też się skupiali na tym chyba, na nauce na pewno i na wykształceniu. Jakby to było dla niego takim priorytetem. Wykształcenie i po prostu taki wysoki poziom intelektualny całej rodziny, że gdzieś tam właśnie to pokolenie dziadków w ogóle moich ukonstytuowało naszą rodzinę w takim myśleniu, że my jesteśmy tą inteligencją. Co potem można sobie przerabiać na terapiach i ogólnie zastanawiać nad tym obciążeniem, bo to było bardzo obciążające, bo kiedy się dostawało złą ocenę, no to znaczy, że nie jestem inteligentna. Tak? Jakby, no, teraz więc, mówią, nie dowiozłaś, ale to było, tak? Tak, że nie dowiozłam. Nie dowiozłaś, no. Ale myślę, że to z latami się też zmieniało, bo dziadek widział, że my sobie radzimy na swój sposób, czy tam rodzice nasi też widzieli, że radzimy sobie na swój sposób, niekoniecznie zdobywając, nie wiem, wykształcenia profesorskie czy doktorskie, że też sobie dawaliśmy radę, bo taka jest ta rodzina właśnie, że gdzieś tam zawsze sobie przedsiębiorczo poradzimy. Masz takie przeświadczenie, że to jest taka rzecz, która jest w waszym takim rodzinnym DNA, że sobie dajecie radę? Tak, że tak. Zawsze jakoś, tak? Tak. Takie trochę myślę, jakoś że... to będzie i raczej na dobre, na plus, tak? Tak, że to są takie właśnie geny Leo, my to nazywamy. Przepraszam. Geny Leo. Geny Leo. Geny Leo są bardzo silne u nas i oczywiście mój tata z kolei, czy żona dziadka wniosła takie bardzo, nasze moje wrażenie DNA, takie bardzo delikatne podejście i poetyckie, a Leo to są tacy zadaniowcy nie do zarobienia, którzy choćby się waliło, paliło, dowiedziesz temat. Albo przynajmniej zrobisz wszystko w swojej mocy, żeby sobie powiedzieć, że zrobiłam wszystko w tym temacie, co mogłam. Ojciec był właścicielem zakładu i sklepu krawieckiego na ulicy Szpitalnej. Zmarł bardzo wcześnie na skutek nieszczęśliwej operacji. Wychowywała nas mama, która prowadziła cały ten zakład. Taka klasa średnia, można powiedzieć. To są słowa twojego dziadka z wywiadu w Archiwum Historii Mówionej, bo tam jest taki wywiad. Tak pamiętam, dobrze pamiętam. Dlaczego o tym mówię teraz? Bo oni mieli ten gen Leo, jak rozumiem, właśnie od tej mamy, która ich wychowywała? Tak, 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 tak. Dziadek zmarł, pradziadek zmarł, jak chłopcy Leo mieli po półtora roku, w ogóle półtora i z kawałeczkiem na zapalenie wyrostka. Po prostu jednego dnia był, drugiego nie był. I babcia została zupełnie sama ze sklepem, który dopiero pradziadek kupił. I to był sklepik z mundurkami chłopięcymi, szkolnymi, gimnazjalnymi. I babcia po prostu musiała rozkręcić biznes w przedwojennej Polsce. Z dwójką dzieci. Z dwójką dzieci. Chłopców. I faktycznie dobrze jej to tam szło, rozkręciła to. W dodatku w czasie okupacji też ten jakoś coś tam przebranżowiła, żeby sobie poradzić. I w tym samym miejscu cały czas ten sklep był. Więc mam wrażenie, że w genach kobiet, zwłaszcza u nas, płynie ta taka bardzo twarda, trzymanie po prostu twardą ręką swoich interesów, co czasem jest faktycznie takie wykańczające w dzisiejszych czasach, zwłaszcza tak pędzących, że jednak tutaj wtedy się ma trochę frustracji. Tak fajnie powiedziałaś, że jest ten gen Leo. Jakie są jeszcze elementy składowe genu Leo? Gen Leo. Gen Z. No trochę tak. Słuchaj, to było tak. No, taka właśnie, po pierwsze, pracowitość i odpowiedzialność, kreatywność na pewno i taka duża swoboda w takim wymyślaniu rozwiązań. Na pewno patriotyzm, taki w sensie taki zdrowy patriotyzm, na zasadzie, że ja jestem Polką, ale nie, że idę na barykadę i macham flagą, tylko że ja pracując tutaj daję coś społeczeństwu, tak naprawdę, polskiemu. No właśnie, ważne słowo, które powiedziałaś, czytasz mi w myślach, bo ten patriotyzm, tutaj niektórzy mówią, że się boją wielkich słów, myślę, że to jest słowo, które jest ważne, czy wielkie na pewno jest ważne i też może być bardzo codzienne. Taki codzienny patriotyzm to jest coś takiego, czego nauczył cię dziadek? Tak, zdecydowanie. To jest to. Myślę, że tak. Oprócz ruszania uszami, patriotyzm codzienny. I prawie podnoszenia brwi, ale nad tym pracujesz. Wracając do tych różnych sytuacji takich rodzinnych jeszcze i tych obiadowych. Jakbyśmy mogli z tobą na taki obiad zajrzeć na chwilę. Siedzimy sobie przy stole i nie wiem, to dziadek coś opowiada, rzuca jakieś żarty, tak. Nie wiem, ktoś coś...
Tu jest jedno takie zdjęcie, ale nie wiem gdzie dziadek tak przemawia. Tu mam takie tak. Z Toastem, to też jest takie, wiesz... Tak, to też jest, to, bo dziadek zawsze uważał, że... w ogóle, wiem czego nauczył dziadek, nie wiem czy mogę to powiedzieć, najwyżej się wytnie. Zobaczymy. Mówił, pamiętaj, bo ja byłam harcerką i zaczęłam bardzo późno pić alkohol w ogóle. I powiedział, pamiętaj wnusiu jedno, nie mieszaj alkoholi. Mówi ci to dziadek powstaniec. Najpierw lekkie, potem coraz cięższe. Rozumiem. To już jest taki toaścik po prostu. Jakiego zdjęcia szukamy, powiedz? Natomiast szukamy takiego, gdzie dziadek ma taką rękę podniesioną do góry. A, że wznosi toast. Nie, że on tak przemawia. I to jest taki typowy dziadek, kiedy mówi tego, siego, proszę ja ciebie, oni nic tam nie wiedzą i tak, takie gestykulowanie. I właśnie to jest taki środek naszego obiadu, kiedy dziadek zaczyna przemawiać jakieś swoje, nie wiem, teorie na temat czyichś czynów albo na kogo głosować. To też było często wynikiem różnych dyskusji bardziej emocjonalnych, kiedy dziadek trochę narzucał, na kogo głosować, bo on po prostu już wiedział, że tamci na pewno coś zepsują, a ci są na przykład mniejszym złem, tak? I że to też było takie wkurzające dla takich... Do dziś mnie to trochę wkurza, kiedy ktoś mi mówi, jak ja mam zagłosować, ale dziadek wiem, że ma za sobą już taki bagaż doświadczeń, że wyczuwa po prostu pewnie różne historie, które się często powtarzają w historii Polski. No. Do albumu zdjęciowego jeszcze za chwilę zajrzymy, ale wracając do tych opowieści tutaj, chociaż muszę jeszcze jedno. To jest kto to? To jest moja pierwsza córeczka. Muszę, bo ja podglądam, słuchając tego, co mówisz, te zdjęcia, które tutaj tak na nas z tymi wszystkimi uśmiechami i uściskami, które są też tutaj obecne, te zdjęcia tak na nas patrzą, chociaż jest też trochę takich starszych różnych fotografii z młodości. To wróćmy na chwilę do tej młodości. Powiedziałaś o tym, jak stryjek Włodzimierz mówił o tym, jak zabił człowieka, on zniknął w tym oknie i nie miał innych obrazów. A jak dziadek opowiadał o powstaniu? Już później, też nie tylko jak wtedy, kiedy zbierałaś materiały w szkole, to on pamiętał konkretne sytuacje, pamiętał ludzi, pamiętał jakieś takie sceny właśnie, czy spotkania z Niemcami. Jakie były te jego historie? On właśnie chyba miał to szczęście, że nie spotkał się z Niemcami, nie miał takiej bezpośredniej konfrontacji przez to, że był przez chwilę chory w momencie, kiedy były te najcięższe walki. Znaczy takie najbardziej spektakularne, mogłabym powiedzieć, na początek powstania, bo środek powstania, bo on wspomina bardzo intensywnie ten początek, kiedy uciekali z kolonii Staszica nocą przez filtry do Śródmieścia, żeby ich tam Ukraińcy oddziały niemieckie po prostu nie rozstrzelały, bo szli kamienica po kamienicy i on to dziś pamięta, że oni musieli siedzieć cicho na poddaszu, a jeden kolega już miał zapalenie płuc, którym chyba zaraził zresztą dziadka. I wtedy oni musieli go przyduszać w ogóle poduszką, żeby po prostu wróg nie usłyszał, że oni tam są na tym poddaszu. I w końcu zdecydowali, że będą biec w nocy, ale to pamiętam, że jeden z kolegów stwierdził, że wcześniej pobiegnie i jak tylko wybiegł z bramy, to go zastrzelili. Więc to są takie wspomnienia. I potem jest już tak naprawdę to, że on nosił zboże tutaj z Haberbusz i Sile do Śródmieścia na swoich plecach, że oni byli też zaangażowani w takie prace społeczne, nie tylko do broni, no bo pewnie brakowało tej broni. Stryjek wcześniej się po prostu zaciągnął do tych oddziałów wydawniczych i tam zresztą z fajnymi kobietami był w oddziale, to jest też właśnie w genie z Leo. Jest też miłość do kobiet duża. Kobiet do kobiet i kobiet do mężczyzn do kobiet, bo oni po prostu zawsze się otaczali kobietami, nawet w powstaniu. W sensie dziadek i stryjek? Babcia, przepraszam, pani Wanda Traczyk-Stawska, Pączek i Baśka Bomba, która zmarła niedawno, no to były właśnie ziomalki stryjka kumpelki z powstania. I zawsze po prostu kobiety pojawiały się w tych historiach z wojny, a nie mężczyźni. Bardzo mało było takiego kontaktu. Nie wiem, może oni po prostu przez to, że byli wychowywani przez mamę, mieli po prostu dużo zaufania więcej do kobiet. To kiedy pojawiła się babcia, żona Zbigniewa?
Babcia Justynka się pojawiła po wojnie, ale on już ją zna w czasie wojny, bo ją poznał podczas tajnych kompletów, które prowadził tata babci, czyli profesor Nasalski, Tadeusz. I on ich uczył i przygotował do matury. Aha. I tam już była mała Justynka, mała, młoda Justynka, ale po 5 latach wojny stała się już... Trochę starszą. Kobietą, mm-hmm. bardzo ładną i wrażliwą i dziadek się w niej zakochał. Po wojnie. Mm-hmm. Jak już wrócił z całej tej szlaku powojennego. No właśnie, a jaki był jego szlak? Jak wyglądała jego droga po powstaniu? Oni wyszli razem z wojskiem przez... Mówiąc oni, masz na myśli bracia Leo, bracia tak? Leo wyszli, mm-hmm. tak. Bracia Leo wyszli razem z oddziałami wojskowymi jako jeńcy, więc została im odebrana cała broń. I przez kilka miesięcy byli w niemieckich obozach gdzieś w Austrii. Mam gdzieś zapisane te nazwy, ponieważ ja w pewnym momencie tak się wkręciłam w to, że chciałam, miałam taką podróż pociągiem po Europie z moim mężem w 2010 roku i chciałam szlakiem tych obozów pojechać. Ale jakoś mi się pociągi nie składały, bo to był ten open pass, taki global pass pociągowy na wszystkie pociągi europejskie. I dojechaliśmy tylko do Szwajcarii, bo on dojechał do Szwajcarii i zawsze mówił, że mieszkał w hotelu w Szwajcarii w Neuchâtel, hotel du Poisson, czyli pod rybką. Mm-hmm. I poszliśmy do tego hotelu, mam gdzieś te zdjęcia nawet. Widzieliśmy ten hotel, nie weszliśmy do środka, bo się tak bałam mówić po francusku, a oni nic nie rozumieli po angielsku, że już nie wnikaliśmy tam z moim mężem większe etnograficzne jakieś, no tak, rozeznanie. Ale to poszłaś, pojechałaś jakby tak, z takim dziadka, tak? Tak. Byłaś w tych miejscach. Tak. I jak on z tej Szwajcarii wrócił do Polski? Oni przez Szkocję potem zostali zaciągnięci do armii... Boże, dobrze mówię, Andersa. Tak, mi się wydaje, tak, że to właśnie ten motyw, Andersa, jeżeli na to czekamy. Koniec, pod sam koniec mm-hmm. wojny, więc oni wrócili do Polski jako już żołnierze Andersa. Mm-hmm. I oni ze Szkocji, z Edynburga wypłynęli. Mm-hmm. I wrócili tutaj, do Polski. Kiedyś pytałam dziadka, czemu wrócił? Czemu nie został w tej Szkocji? Głównie dla mamy. Tak naprawdę oni tu wrócili, no bo tu czuli się jak w domu. Jak dla nie... swojej mamy, tak? Tak. Czyli tak. Oni wrócili do swojej tak, mamy. Tak, mhm. która została sama, a w sumie zawsze dziadek powtarzał, że to jest w ogóle... Znaczy powtarzał, że prababcia powtarzała, że to jest niesamowite, że dwóch synów przeżyło tą wojnę. Tak, tak. Że to jest ogromny skarb. Mówisz o tych wyjazdach. Wycieczki z dziadkiem były grane? To taki dziadek, który młodszym nie. będąc zabierał gdzieś wycieczki? Raczej nie, bo dziadek bardzo, bardzo długo pracował, jeszcze po emeryturze. Pracował w urzędzie patentowym i tłumaczył patenty z niemieckiego na polski. Mhm. Więc w ogóle ten język niemiecki przez całą wojnę i przed wojną jeszcze jemu towarzyszył i po wojnie. Więc dziadek jeszcze na emeryturze bardzo długo pracował w tym urzędzie patentowym. W jednym miejscu pracy mm-hmm. całe życie, więc on był zajętym dziadkiem. Mm-hmm. Babcia Justynka, czyli żona dziadka, ona była bardziej taka spacerująca nad Wisłą, właśnie śladami Marii Konopnickiej, bo ona z kolei pracowała w Czytelniku, więc była taką redaktorką Czytelnika, więc bardzo dużo o literaturze się z nią rozmawiało. Mm-hmm. Ale dziadek, jak tylko się gdzieś jechało w świat, to mówił, a tu byłem, tu nie byłem, opowiedz mi, więc on taki był i ciekawy świata i mówił, gdzie tam, co ciekawego można by było zobaczyć. Co masz po dziadku? Jakie cechy? Jak przemawiasz, to też tak? To jest to zdjęcie, o którym mówiłaś. Mówią mi w muzeum, że strasznie głośno mówię. A dziadek też dosyć głośny. W sensie, że tak jak już mówi, to wszyscy muszą słyszeć. Po całym ciałem. To być może ja też to mam. Mm-hmm. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, co mam po dziadku. Ja myślę, że w ogóle tak kiedyś się zastanawiałam nad tym, że co drugie pokolenie idzie taka w ogóle trauma wojenna. Jest mm-hmm. taka teoria, mm-hmm. że ja gdzieś tam się do tego w pewnym momencie przywiązałam, że gdzieś tam czułam tę historię z nim aha. wspólnie. Że jakoś to przeżywałam mocno. W ogóle ja miałam takie... To jednak chyba było w tej naszej rodzinie często rozpamiętywana ta wojna, bo tak gdzieś właśnie przez osmozę to się chłonęło, aha. bo ja jak przyszłam tutaj do pracy, to pamiętam, że przez wiele lat, kiedy odkrywałam kolejne rzeczy, bo ja się tutaj też bardzo dużo nauczyłam w Muzeum Historii samej, że ja po prostu płakałam.
W sensie pamiętam, jak był wykład o operatorach wojennych, a ja wtedy byłam związana z filmem, filmoznawstwem i był taki wykład i ja po prostu nie mogłam się powstrzymać od łez, kiedy słyszałam tę historię, dlaczego na przykład oni skończyli tak, a nie kurczę w Hollywood, tak? Że po prostu, że ten pieprzony Stalin po prostu wszystko rozpizdrzył, tak? I że przez niego po prostu musieliśmy jeszcze tyle lat dochodzić do tego, co teraz dopiero odbudowujemy od tych kilkudziesięciu lat. Zaczęłaś się łapać na tym, ile cię to kosztuje też, tak? Jakby tak, bycie emocjonalnie. Tutaj, emocjonalnie, tak. Z czego może kiedyś nie zdawałaś sobie tak bardzo sprawy, to jest stryjek. No właśnie, tak mi się wydaje, że to jest drugi z braci Leo, tutaj odbierający medal. Tak, to jest stryjek ukochany, no, tak podglądam a trochę. To był dziadek odbierający medal. Jak opowiadasz o... Tutaj bardzo jest takie fajne zdjęcie, które mnie ciekawi, to jesteś ty? Tak. Tutaj, taka blondynka? To jestem ja, tak, miałam takie blond włosy. A chłopak w środku? Mój brat. Mój brat. To już na jakiś początek lat 90, bo widzę, bluza Pumy. A ty robisz dziadkowi zdjęcia? To pewnie robię twoje? Dużo zdjęć. To jest, nie wiem, czy to jest. To akurat nie jest moje zdjęcie, ale robię dużo zdjęć. Tu jest dużo moich zdjęć, które sobie robimy. Robimy ostatnio sobie, już dziadek się nauczył selfiaczki robić, więc... Już rozumiem w ogóle całą ideę selfie, a tu jest właśnie prababcia Czesia z dziadkiem i ze stryjkiem. Czyli mama, tak? Ta słynna, silna mama. Która... Tak, zresztą tutaj jest takie zdjęcie. Tu też nie? Tak, oni. Wyglądają jak dziewczynki, no, mają takie fryzury. To jest przedwojenne, tak. Wspaniałe. To jest z lat jeszcze koniec, myślę, 20. A tutaj jest właśnie takie zdjęcie, które wczoraj tak do mnie dotarło, jego symbolika, gdzie ta prababcia Czesia to ja będę je pokazywać, a ty będziesz opowiadać. Jako taka prababcia tutaj na fotelu, który do dziś jest u dziadka zresztą, siedzi jako taka po prostu ostoja tej rodziny, a wszyscy są w nią tak wokół niej zapatrzeni i zebrani wokół tej właśnie głównej królowej Leo. No ale tak było i tak to zostało nam przekazane. Zresztą babcia, prababcia jest do dziś właśnie w powiedzonkach, pytałaś o powiedzonka i tak dalej. No to prababcia tutaj po prostu zostawiła cały skarbiec tych powiedzonek. Mamy już otwarty dokument w Google Docs, gdzie sobie zapisujemy kolejne te powiedzonka, jak komuś się coś przypomni. To cała rodzina tam wpisuje, w sensie ciotki i nasze rodzeństwo cioteczne, właśnie rodzinne powiedzonka. Więc tutaj prababcia faktycznie jest z nami cały czas. A co mówi? Czas. Co mówi? Dużo jest takich, których nie mogę Nie powiedzieć. Możesz. Okej. Tak, czasami tak bywa z tymi rodzinnymi tematami, że to... Wokół problemów gastrycznych. Natomiast... Nie wiem, albo firma Balbo, tego siego, proszę ja ciebie. Klnie jak szewc Filip. No tego typu takie. Zaśmiała się hrabina, falując biustem po salonie. Nie, to widzę, że ten dokument, który macie otwarty, tam jest bogate. Na pewno są to bogate archiwa. Tak. Natomiast ciekawe jest to, że zawsze właśnie na Powązkach, jak jesteśmy 1 listopada, to tam odżywają też te historie rodzinne. I służących, które były w tym domu, i powojenne właśnie historie. O ciotce, która haftowała wszędzie te serwetki pod figurki świętego Antoniego w całej Warszawie, biegała po kościołach i stawiała pod wszystkie figurki świętego Antoniego i prosiła o opiekę w ten sposób za serweteczkę. Więc jakieś takie, no mamy mnóstwo takich żywych naprawdę historii, które żyją w sensie cały czas w tej rodzinie. A twoje dzieciaki cieszą się, że mają pradziadka? No ja chyba myślę, że tak, coraz bardziej do nich to dociera, że to jest niesamowite, że on ma prawie 100 lat, bo on skończy 99 w marcu, 13 marca. No. Urodziny. Więc to jest takie abstrakcyjne, że on dołączy do tych dziadków, których już jest niewiele, powstańców warszawskich, którzy mają już blisko 100 lub ponad 100 lat. To jest taka duma i oni bardzo lubią zresztą pradziadka. Teraz jak była pandemia, to trochę musiałam unikać tych spotkań, żeby nie zarazić. O niego. Jasne. Ale dziadek uwielbia na przykład, jak te moje dzieci tak spontanicznie się przytulają do niego. Tak widzę, jak wtedy tak się rozpływa zupełnie, ta taka poza takiego sędziwego starca, takiego po prostu naprawdę rozczulonego dziadka. Człowieka. Julka, jak tak słucham twojej opowieści o rodzinie, to jednego jestem pewna. Jesteście rodziną bardzo barwną, bardzo taką blisko ze sobą żyjącą.
Ale wiem, że również nietuzinkową chyba w ostatnim czasie, niedawno, w waszej rodzinie pojawił się ktoś, kogo kiedyś uznawaliśmy za wroga. To znaczy pojawił się Niemiec. Niemiec w rodzinie powstańców. Opowiedz proszę o tym, bo ja na razie tak, wiesz, krążę dookoła. Państwo jeszcze nie wiedzą, o czym będziemy mówić, ale to jest bardzo ciekawa opowieść o tym, jak można się lubić i kochać ponad podziałami sprzed lat. Tak, zdecydowanie. To historia dotyczy bardziej stryjka Włodka, brata dziadka. On ma wnuczkę, czyli moją kuzynkę Martę. I Marta zakochała się w Jochenie, tutaj w Warszawie, poznali się. I Jochen jest historykiem i zajmuje się właśnie tropieniem zbrodni Wehrmachtu z czasów II wojny światowej. Kiedy się dowiedział, że dziadek Marty jest powstańcem warszawskim, to nawiązała się między nimi bardzo ciepła i bliska relacja. Tak naprawdę stryjek go nauczył bardzo wiele o powstaniu i o takim podejściu do powstańców. Natomiast stryjek też z drugiej strony bardzo dużo się chciał dowiedzieć o historii dziadka Jochena, bo dziadek Jochena walczył w Wehrmachcie. Więc tutaj była taka obustronna relacja i ciekawość, i bardzo duży szacunek do tych obydwu historii. Także Jochen jest z nami w naszej rodzinie już od wielu lat i mieszkają teraz z Martą poza Polską, w Austrii w tej chwili. Wiesz co, to jest niesamowite, bo to jest właśnie opowieść o tym, jak często powstańcy w ogóle mówią o tym, że nie zapominamy o krzywdach, ale żyjemy dalej. Patrzymy w przyszłość, budujemy nową relację. Od razu przypomina mi się na przykład profesor Władysław Bartoszewski, którego syn Teofil był też nagrywany w Korzeniach Pamięci. Mhm. Przecież profesor Bartoszewski zaangażował się w polsko-niemieckie pojednanie, tak? Ty też masz takie polsko-niemieckie pojednanie w rodzinie. To było oczywiste dla dziadka, dla stryjka, kiedy się okazało, że Marta, twoja kuzynka, ma męża czy narzeczonego Niemca. Czy był dla nich jakiś taki, wiesz, delikatny, jakieś pęknięcie, jakaś tam rysa i musieli coś przepracować, czy po prostu przyjęli go do siebie od razu? Zdecydowanie został przyjęty. Z tego co pamiętam, ale pamiętam, że od początku ta historia była u nas opowiadana podczas obiadów. Bardzo tak przyjaźnie, nawet na wesoło, właśnie z takim lekkim dystansem i z taką otwartością na tą całą historię i niesamowitą historię tak naprawdę, że my bardzo przyjmujemy takie nowe zwroty akcji w naszej rodzinie i one są zawsze z dużą wyrozumiałością i miłością przyjmowane. Chyba jesteś dumna, że jesteś w takiej rodzinie, mam takie wrażenie. Myślę, że tak. Nie przyjmuję może takich słów do siebie, ale bo geny Leo mi na to nie pozwalają, ale zdecydowanie bardzo kocham moją rodzinę. Mhm. Pytałam cię o to, co powiedział dziadek, kiedy się okazało, że będziesz związana z Muzeum Powstania, wolontariuszka najpierw. No też byłaś harcerką bardzo chyba oddaną temu zajęciu. To też pewnie było dla dziadka powodem do dumy. Pytałam cię o to właśnie, jak on zareagował. A ty powiedziałaś dziadkowi, że jesteś z niego dumna? Kiedyś? No, to jest dobre pytanie. Myślę, że nie. Nie powiedziałam, ale on wie. Bo właśnie dziadek nie lubi takich górnolotów. W ogóle w tej naszej rodzinie mam, że to jest też gen Leo, że nie wchodzimy w te górnoloty, na takie emocje. To jest trochę na terapię znowu, ale że my nie wchodzimy w te takie emocje wysokie, takie patetyczne, powiedziałabym, ale że gdzieś tam wiemy i szanujemy to. Pewnie dobrze powiedzieć takie rzeczy na głos. Ale to, że na przykład właśnie dziadek odebrał tutaj oznaczenie w muzeum z rąk prezydenta, to było i że wszyscy się tak cieszyliśmy, potem poszliśmy na obiad, zaprosiliśmy dziadka na obiad, to było dla niego takie bardzo naprawdę ważne wydarzenie. Mam taką prośbę, dziękując ci za ten wywiad, żebyś, jeżeli mu to powiesz, zrobiła mu od razu zdjęcie, jaką będzie miał minę. Myślę, że się zaśmieje. A, daj spokój. Dziękuję. A, daj spokój. To była przyjemność porozmawiać z tobą i poznać fragmencik losów twojej rodziny, które wydają się bardzo barwne, ale też mimo wszystko, mimo trudów, bo często się mówi o tym, że jak jest rodzina w wirach historii, no to ona jest w tych wirach rzucana, że jednak pełne tego uśmiechu, który masz i tej miłości, która tutaj nam się pojawiła. Dziękuję ci. Dzięki. Do zobaczenia. Korzenie pamięci, wyjątkowa edycja, Julia Sielicka-Jastrzębska. Zawsze dwa nazwiska muszę sobie tutaj uporządkować w głowie. Państwu dziękuję i do zobaczenia w kolejnych wywiadach z tego cyklu.